Cześć, hejka. Witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj będziemy robić steka. Pokażę Wam, jak smażyć poprawnie steka. Będziemy używać termometr dzisiaj, o którym mówiłem ostatnio w innym filmie, ale też wytłumaczę, jak to zrobić bez niego, więc nie martwcie się. Każdy będzie mógł spróbować. Ups. Okej, do tego zrobię ziemniaki pire z czosnkiem pieczonym. Najlepsze ziemniaki pire, jakie możecie sobie wyobrazić. Do tego trochę pieczonych grzybów, takich, mam tu takie duże pieczarki. Upieczemy parę pomidorków, tymianek, czosnek, bardzo prosto, bez żadnych skomplikowań za dużych. Dobrze, ugotowałem sobie ziemniaki i teraz muszę je odcedzić. Szczerze mówiąc, te przygotowania trwały troszeczkę za długo i ziemniaczki są lekko przegotowane, ale może sobie poradzimy. Musimy je sobie odcedzić. Bardzo dobrze je odcedzić. Teraz musimy je wrzucić z powrotem na gaz, tak jak mama zawsze robiła, i je odparować. W międzyczasie, jak ziemniaki odparowują, ja sprawdzę garlic, czosnek, który właśnie piekę, i wam pokażę, jak on wygląda. Tutaj mam takie małe naczynko. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Widzicie, czosneczek jest mięciutki. Sobie będę mógł go po prostu wycisnąć stamtąd. Że to jest nasz cały aromat do naszych ziemniaków. Co zrobiłem? Po prostu odciąłem górę całej główki czosnku, włożyłem do naczynia sól, pieprz, trochę oliwy i odrobinę wody, przykryłem folią i pieczą się naprawdę długo, bo około godziny. W temperaturze. W temperaturze jakieś 180 stopni. Ok, w tej chwili ziemniaki się odparowały. Widzicie, że są w miarę suche. Ja mam taką praskę do ziemniaków. Jeżeli nie macie, to musicie użyć takiego ubijaka. Ale taka praska jest bardzo fajna, bo ma bardzo małe dziurki. Dlatego nasze ziemniaki będą fajne i gładkie. Ok, teraz do naszych ziemniaków musimy wycisnąć czosnek. Więc. Dobrze jest go sobie przestudzić trochę, żebyście się nie poparzyli, ale ja mam moje łapy wyparzone, więc sobie po prostu go wyciskam. Oczywiście czosnek jest według uznania, dodajecie sobie ile lubicie. Pamiętajcie, że taki czosnek nigdy nie będzie taki ostry jak normalny. On się robi słodki, fajny ma pieczony aromat, także nie przestraszcie się, że tu jest aż tak dużo jego. Teraz sobie wrzucam go w praskę i wyciskamy. W tej chwili zawsze pamiętajcie, że ziemniaki trzeba przeciskać albo ugniatać, kiedy są gorące. Jak nie będą gorące, to wtedy będą takie ciągnące i nie będą puszyste. Dodajmy masło, raczej sporo masła. Dlatego, że pire ziemniaczane lubi masło. Oczywiście ja też lubię masło, więc to idzie w parze. Sobie mieszamy i w ten sposób nasze masło się wtłacza i zrobi nam fajną taką emulsję. W tej chwili dodaję gorące mleko. Ważne jest, żeby było gorące. Wtedy nie wystudzi nam ziemniaków i nie zrobią się ciągnące. Dużo. Chcemy, żeby nasze ziemniaki były raczej luźne. One wtedy nadadzą nam fajnej takiej kremowej struktury do całego dania. Teraz musimy sobie doprawić takie ziemniaki. Czyli dajemy sól. Ja oczywiście posoliłem trochę ziemniaki przed gotowaniem, ale jeszcze troszkę trzeba. Pieprz. Ziemniaczki. Ja sobie przełożę do rondla, żeby później odrobinkę je podgrzać i czekają na steka. Pycha. Okej, ziemniaczki czekają. Następny krok to są nasze grzyby. Dostałem takie duże pieczarki. Mam nadzieję, że Wam też się uda takie dostać. I sobie je obrałem. A mianowicie zrobiłem to tak. Wyjąłem sobie ten taki trzonek
i później się ściąga tą skórkę. One się po prostu fajnie pieką bez tej skórki. Tak to ta skórka, ona lubi być trochę twarda. Jak się jej pozbędziemy, to się pozbędziemy też tego problemu. Dobra, następnie potrzebujemy masełko. Sporo masła, bo one są takie trochę jak gąbki i one będą to absorbowały. Następnie dużo soli. Co pokażę? Co takiego? I zjadam i wam pokażę. Masy pop. Okej. Wracamy, musieliśmy zobaczyć bardzo ważną rzecz. Więc solimy grzyby całkiem obficie. Dużo soli i sporo pieprzu. I tymianek. I tak przygotowane grzybki lądują w piekarniku jakieś 180 stopni, podejrzewam, że jakieś 15-20 minut. A my wracamy do steka. Czyli zaczynamy mówić o steku. To jest stek, który w Anglii nazywa się ribeye. Każdy ribeye ma taki tłuszcz i ten tłuszcz właśnie sprawia, że mięso nabiera bardzo, bardzo dużo smaku. Dlatego, że mięso bez tłuszczu nie ma aż takiego smaku, jak powinno mieć. Czyli tłuszcz zawiera najwięcej aromatu i takiej mocy. Taki ribeye po polsku, w Polsce to będzie antrykot. I ważne jest, żeby go sobie wyjąć z godzinkę przed smażeniem, z lodówki, żeby on nabrał takiej pokojowej temperatury. Wtedy mięso jest bardziej takie zrelaksowane, nie jest takie ściśnięte i będzie się lepiej smażyło. Wiem, że to trochę dziwnie brzmi, zrelaksowane, ale tak właśnie jest. Dobrze. Muszę sobie nastawić patelnię, żeby mi się bardzo mocno nagrzała. A ja otwieram drugie okno, żeby się alarm nie włączył. Dobra. Kochanie, alarm już jest odłączony, jakby co. Okej. Okej, moi drodzy, patelnia dymi. Stek jest tutaj. Steka teraz musimy posolić. I tak obficie go posolić. Naprawdę, naprawdę solidnie. To jest duży kawał mięsa. To jest 250 gram mięsa, więc potrzebuje sól. A popieprzymy go po zdjęciu z ognia, dlatego że jak go wrzucimy na tak bardzo, bardzo gorącą patelnię, to pieprz nam się spali. A sól się rozpuści. Odrobinka oleju, ja używam zwykły olej warzywny. Ja teraz włączę wiatrak, bo jak nie, to się tu udusimy. I wkładamy steka tak od siebie, żeby się nie poparzyć. Odrobinkę przycisnąć, żeby ten nie dotknął patelni. Najmocniejszy ogień, jaki możecie. I smażymy. Teraz tutaj mam termometr, który sobie włączę. Ok, przewracamy steka. Widzicie, zaczyna nam się rumienić i tego właśnie chcemy. Teraz możemy wbić termometr. Temperatura jest 26 stopni. 25. Ten tłuszcz w tym miejscu się zrobi bardzo mięciutki. Minęło następnych kilkanaście sekund, przewracamy. Wbijamy termometr. Ważne jest, żeby go wbić w sam środek mięsa. I to 33 stopni. Ok,
Okej, minęło następnych kilkanaście sekund, przewracamy znowu. Widzicie, jak pięknie się karmelizuje? Nie rób mi tego. Spada. Jest. Czterdzieści cztery. Ściągamy. W tej chwili, jak widzicie, trwało to może 2 minuty? Trzy. Może 2-3 minuty i stek już jest usmażony. Teraz musisz sobie odpocząć. Stek odpoczywa przez jakieś 5 minut. Wtedy temperatura z zewnątrz, ona cały czas powoli będzie penetrowała go do środka i on sobie jakby dojdzie. Penetrowała go do środka. Na pewno wszyscy będą kochali za to. Stek w momencie, kiedy sobie odpoczywa, ważne jest, żeby był na takiej kratce. Dlatego, że on musi jakby trochę stygnąć. Jeżeli byśmy go położyli prosto na blaszce albo na talerzu, wtedy talerz albo blaszka by nam się nagrzała od niego i cały czas utrzymywała temperaturę. Czyli on cały czas by się jeszcze smażył. Cały czas by dochodził. Teraz pomidorki. Pomidorki sobie troszeczkę nakuwam. Tak odrobinkę, żeby skórka nam po prostu na nich pękła, jak wrzucimy do gorącego piekarnika. Okay. Teraz tylko i posolę i wrzucę je w te same tam soczki z pieczarek, także one nam jeszcze nabiorą fajnego aromatu stamtąd. Pieczarki wyglądają tak. Już są, dosłownie im brakuje jakieś 2 minutki. Teraz dla ciekawości możemy sprawdzić, jaka jest temperatura w steku. 55 stopni to jest stek medium rare. 60 stopni jest medium. Widzicie, zjęliśmy go jak miał 44 stopnie. Temperatura cały czas idzie do góry. Tak jak chcieliśmy, więc na razie wszystko idzie dobrze. Także pamiętajcie, że bardzo łatwo jest przepiec steka, bardzo łatwo. Dosłownie 2 minuty dłużej na patelni i on już by był medium well, czyli taki średni w kierunku, bardziej wysmażony. A stek najlepszy jest, moim zdaniem, jest medium rare, czyli powinien być taki lekko jeszcze krwisty. W tej chwili podgrzeję troszkę ziemniaki. Włączę patelnię. Czosnek sobie lekko posiekam. Obsmażę go. Dodam jeszcze troszkę masła. Czosnek się podsmaża. Te wszystkie smaki z patelni odchodzą. Do tego dajemy tymianek. Teraz zobaczycie, jak będzie strzelał fajnie. Piękny aromat, pachnie przecudownie. Pięknie, tak. Potwierdzam. Dobrze, że nie jestem głodna. Dodajemy troszkę soli, pieprzu. Pieprzymy naszego steka, tak jak mówiłem wcześniej. Więc tutaj te gorące masełko czosnkowo-tymiankowe wrzucimy steka dosłownie na parę sekund, żeby on nam się jakby od nowa zagrzał i nabrał nam cudownego aromatu. Dobrze widzicie, jest wyłączony, także nam się nie przepiecze. Widzicie, że ziemniaczki są fajne i puszyste. Następny stek.
Teraz sobie go ukroimy. Widzicie, piękny, soczysty w środku, taki jakbyśmy chcieli. Przepiękny. Układamy. Pomidorki pękłe, czyli zrobiły się takie lekko miękkie, pachną pięknie. Dajemy grzybka i drugiego. Pomidorki. Dodamy kawałeczki świeżego tymianku. I teraz mamy to właśnie masełko, które nam nada przepięknego aromatu. Czosnek, masło. Wiem, że nie jest to najbardziej dietetyczne danie, ale musicie... A ci nie lubią dietetycznie, tylko musicie tego spróbować. Także to jest, jeżeli dziewczyny mnie oglądają, a na pewno, to jest porządne danie dla mężczyzn, dla mężów i dla narzeczonych, i dla chłopaków, dla wszystkich. Dobrze, gotowe. Także stek antrykot. W ten sposób możecie smażyć każdego steka, naprawdę. Do tego grzyby, pomidorki, pyszne, czosnkowe mashed potato. Pachnie pięknie, pachnie po prostu. Czyli pire. I teraz można się tylko zajadać. A jeszcze muszę wrócić do innej rzeczy. Jeżeli nie macie termometru, to jest taki sposób na sprawdzanie steka, który się sprawdza, ja bym powiedział, w 80%, czyli na dotyk. Czyli jeżeli weźmiecie sobie palce tak, kciuk i ten palec, to jest steak well done, czyli taki bardzo wysmażony. Weźmiecie sobie ten, to jest taki średnio wysmażony w kierunku well done. Weźmiecie sobie ten palec, to jest już taki medium. A ten palec to będzie steak rare, czyli widzicie, że jest mięciutki. Czyli cała sprawa, trzeba matać co ten. Także trzeba go po prostu dotykać, jak on się smaży. To nie jest takie, oczywiście proste dla ludzi, którzy nie robią tego na co dzień. Po prostu trzeba więcej praktyki. Ok, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeszcze raz, jeżeli wam się podoba, to kciuki w górę. Gorąco zapraszam na następne filmy. Buziaki, pa pa. Kochani moi drodzy, moja żona nie jest przekonana do steków takich krwistych. Tak właśnie robi. I teraz właśnie będziemy próbować. Dobrze jest mieć nożyk z piłką. Ja nie mam takich typowych noży do steków. I teraz troszeczkę zobaczcie, jakie te ziemniaczki są kremowe. Pyszne. I tak, mam pokazać wam jakie? Tak. To mam taki troszeczkę bardziej wysmażony kawałek, więc dam Kasi spróbować. Pretty good. Okay, kochani. Pa, pa.